Na 20, a właściwie na zegarach 3 minuty po godzinie 20. Zgodnie z zapowiedzią czas rozpocząć nasze wtorkowe spotkanie. To jest program Studio w Szczecinie.pl na żywo, a naszym gościem też zgodnie z zapowiedzią zresztą jest ksiądz Tomasz Kancelarczyk, organizator Marszu dla Życia. Witam serdecznie, szczęść Boże. To się złożyło, proszę księdza, że jesteśmy pierwszy dzień po świętach Wielkiej Nocy. Akurat mamy księdza w studiu, więc muszę zapytać, jak minęły święta? Pracowicie dla księdza. To są całkiem, w ogóle każde święta kościelne to inaczej przebiegają. Myślę, że większość osób nie orientuje się, że w tych dniach księża mają naprawdę bardzo dużo takiej no, pracy normalnej, księżowskiej. Myślałem, że ksiądz powie, że zarywa noce dlatego, że trzeba szyć flagę, montować transparenty. Nie. To na pewno nie w świętach, to jest wszystko poza świętami. Dzisiaj też ta praca była, ale święta są takie, bym powiedział tak, po księżowsku, w konfesjonale, za ołtarzem. Kolejna edycja Marszu dla Życia już w najbliższą niedzielę. Proszę księdza, to jest tak, że ta idea marszu już w jakiś sposób uniwersalny wpisała się w harmonogram wydarzeń szczecińskich? Czy to jest tak, że ksiądz zauważa, że on w niektórych latach jest bardziej aktualny, w niektórych latach ma mniejszą rolę społeczną do odegrania? I ja myślę, że Marsz dla Życia powinien być czymś stałym, niezależnym. To taki, bym chciał takie bicie serca. Fakt, że może nieraz trochę przyspieszyć, gdy są jakieś wydarzenia szczególne, ale czymś normalnym powinno być, że jest Marsz dla Życia dla tych celów, które on ma spełnić. Ale są takie lata, pamięta ksiądz takie lata, może to jest rok właśnie 2019, kiedy to, co działo się dookoła, jeżeli chodzi o życie społeczne, życie polityczne, powodowało, że marsz musiał mieć albo bardziej charakterystyczny wydźwięk, albo musiał mieć bardziej głośne hasło, albo postulat, który został mocniej wyartykułowany. Ja myślę, że nigdy tym też tropem nie szliśmy, bo hasło na przykład Marszu dla Życia jest konstruowane długo przed marszem, nie miesiąc, nie dwa, ale niemalże rok. Ja wiem, że po tym marszu już będziemy rozmawiali na temat, jakie hasło na następny rok. Także nieraz bywa tak, że te hasło w przedziwny sposób pięknie się komponuje w bieżące wydarzenia, chociaż to hasło było już jakby utworzone grubo, grubo wcześniej. Ten marsz to jest afirmacja czegoś, czy sprzeciw wobec czegoś? Nie, zdecydowanie. Wystarczy. Ale ksiądz wie, do czego ja zmierzam. Nie. No bo można byłoby odnieść takie wrażenie, że Marsz dla Życia, albo generalnie każda inicjatywa pro-life, musi być jednocześnie inicjatywą, która sprzeciwia się aborcji. Powiem tak, chyba jeżeli spojrzymy na szczeciński Marsz dla Życia, to zauważymy jedno, chociażby hasła. Jedno hasło było, które można było jako sprzeciw wobec aborcji, to lat temu 8 bodajże, hasło nie bądź cicho. To było takie, bądź, tylko też nam chodziło nie tyle, że nie bądź cicho, bądź przeciwko aborcji, tylko nie bądź cicho, mów głośno o wartości życia w tym kontekście. I same hasła o tym świadczą, kobieta jest piękna, mężczyzna waleczne serce, piękno od poczęcia, w tym roku miłość większa niż, no tutaj ciężko znaleźć jakiś atak, nie? Na Marszu dla Życia nie zobaczymy banerów z porozrywanymi płodami nienarodzonych dzieci. Chociaż były takie zakusy różnych osób, żeby takie banery były na Marsz dla Życia. My bardzo mocno temu się sprzeciwiamy. To jest marsz dla życia, a nie przeciwko aborcji. Nie? Oczywiście forma dla życia. To jest trochę, że księdza jest jednak tak, że jeżeli ktoś ma być obrońcą życia, to wymaga się od niego pewnego radykalizmu. Może to jest czasami tak, że ksiądz uważa, że powinno być bardziej radykalnie, bardziej ostro, bardziej wyraziście wtedy, żeby spozycjonować to wydarzenie jako takie wydarzenie mocniej zaakcentowane. Jestem za tym, że ono było jak najbardziej radykalne, ale dla życia, bo to naprawdę są dwa ujęcia, dla życia i przeciwko aborcji. To coś może dla porównania, tak jak jakaś manifestacja antywojenna, albo manifestacja domagająca się pokoju. Nie? No, niby bym powiedział w tym samym temacie o samochodzie, ale inaczej wyrażono. Tak samo tutaj. Nie? Także radykalizm, tak, ale radykalizm dla życia i on jest równie trudny, jak nie trudniejszy niż ten radykalizm przeciwko aborcji. Bo czego wymagałby radykalizm przeciwko aborcji? Żebym ja w Szczecinie stanął chociażby z tymi banerami, albo może przykuł się do bramy, nie wiem, do szpitali, gdzie dokonuje się aborcji w Szczecinie, a więc Zdroje, Police na przykład. Nie? To byłby radykalizm przeciwko aborcji. Radykalizm dla życia domaga się tego, abym pomagał kobietom, które są na drodze aborcji, a to jest bardzo trudne. To jeżeli ksiądz pozwoli, to porozmawiamy.
rozmawiamy o tych przypadkach trochę później, ale mówi się, że my żyjemy w czasach pewnego kompromisu aborcyjnego. I jak znam księdza, to wiem, że ksiądz się nie zgodzi z tym pojęciem. Nie, nie zgodzę się że z tym pojęciem, że znaczy, kompromis jest na poziomie prawnym i to jest coś, co jedynie było... To było możliwe do wywalczenia w tamtym czasie, wydaje się, że także w obecnym. I żeby ten kompromis zmienić w stronę pozytywną, bo oczywiście od mojego ujęcia dla życia, no to jest wymagana bardzo mocna, duża praca na rzecz dla obrony życia. Nie? Teraz obecnie według księdza jest w ogóle z jakiejkolwiek strony wola, żeby coś zmieniać w tym temacie? Czy jest, mówię o woli politycznej, bo to chyba jest taka wola polityczna. Wola polityczna będzie taka, jaka będzie wola społeczna, a wola społeczna dzisiaj nie jest taka, która by była znacząco widoczna. Te 800 tysięcy podpisów, które zostały zebrane na rzecz ustawy w tym kierunku, to jest za mało. Za mało. Ja jako też w tej materii taki strateg bym powiedział, tutaj dużo więcej bym wymagał od środowiska ProLife, aby zadziałać w tym kierunku. Bym wymagał dużo więcej też jako chrześcijanin, kapłan o stronę duchowej, to jest to, od strony edukacyjnej na pewno i od strony społecznej, chociażby Marsze dla Życia. Tak bym przeniósł Szczeciński Marsz dla Życia do Warszawy na przykład. Nie? No to nie wiadomo, czy frekwencja to jest jedna rzecz, ale atmosfera to jest druga. O tym porozmawiamy za moment. Jeżeli nasi internauci mają jakieś pytanie do naszego gościa, to ja zawsze zachęcam, żeby te pytania się pojawiały. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Tomasz Kancelarczyk. Rozmawiamy o niedzielnym Marszu dla Życia. Proszę księdza, Szczecin jest bardziej lewicowy, czy Szczecin jest bardziej prawicowy? Bo z jednej strony, ja pamiętam nawet wypowiedzi mecenasa Sochańskiego w kampanii wyborczej, który sugerował, że jego porażka wyborcza może wynikać trochę z lewicowości Szczecina. Ale z drugiej strony, ksiądz ma najliczniejszy marsz ProLife w Polsce. Najliczniejszy marsz ProLife to jest, nie jest wynikiem prawicowości Szczecina, tylko bym powiedział, może nie perfekcji organizacyjnej, ale nie chcę chyba się powiedzieć, że osoby o poglądach lewicowych idą w marszu. Nie, oczywiście, ale myślę, że gdyby przenieść organizatorów Marszu dla Życia w inne miasto, byśmy byli w stanie to samo zrobić w innym mieście, to co jest w Szczecinie. Nie? Ja myślę, że nie jest, na pewno nie jest prawicowym, nie jest lewicowym, bardziej bym powiedział liberalnym. O tak bym powiedział. Co też nie... Liberalnym, ale w takim w kontestacji, bardzo mocnej kontestacji tego, co jest prawicowe. Jak tworzy się generalnie tego typu wydarzenie? Bo jeżeli mówimy już o kolejnej edycji, bo tych edycji już trochę się odbyło, prawda? To nie jest ani pierwsza, ani dziesiąta, tylko już 17 tej tradycji jest już ładnych parę lat. To były jakieś takie momenty słabości, były jakieś takie momenty, kiedy ksiądz miał problem, że myśli sobie, że to może się dalej nie udać. Ja pamiętam naszą rozmowę sprzed kilku lat, kiedy był ten szczyt marszu, to tam było naprawdę grubo ponad 15 tysięcy osób. Powiem tak, te takie momenty słabości to ja mam co roku. To zmęczenie daje się we znaki. Marsz nie jest jedynym moim zajęciem, jest ich bardzo dużo. I następuje jakaś taki dobry kryzys, gdzie nie widzi się sensu tego wszystkiego i nie da rady, to nie pójdzie, ale na całe szczęście są osoby, które potrafią w jakiś sposób wspomóc, tak podrzucić trochę i powiedzieć, że nie, będzie dobrze. Nie? No i tak co roku jest dobrze. No, tym bardziej, że efekty to nie tylko Marsz dla Życia. To, co też było mówione lat temu, kilkanaście, kiedy dołączyłem do Marszu dla Życia, a przyznam się, że byłem przeciwnikiem Marszu dla Życia. Tak, byłem przeciwnikiem w sensie takiej formy, która była wtedy... A takiej formy, czyli... Takiej słabej formy. Słabej formy, tak. Czyli jakiej? Marszu dla Życia. No, czyli w sensie, że ubieramy się na czarno i idziemy na smutno? Nie o to chodzi. Był Marsze dla Życia, te pierwsze były bardzo, bardzo słabo zorganizowane. Było bardzo mało osób. Było około 200 osób. Były to osoby, którym dziękuję, że były wtedy, osoby starsze. Wizerunek marszu był katastrofalny. Nie? I wtedy ja mówiłem, tak marsz nie może wyglądać. Jeżeli ma tak wyglądać, to lepiej, żeby go w ogóle nie było. No ale wtedy, kiedy ten
ciężar organizacji marszu został jakby przerzucony na mnie. No powiedziałem, zrobię wszystko, co możliwe, i też do innych mówiłem, najpierw zróbmy, co możliwe, żeby ten marsz wyglądał, a dopiero później mówmy, że to jest niemożliwe. Nie? Także zrobiliśmy wszystko, co możliwe, okazał się sukces, no i ciągniemy go do tej pory. Według księdza żyjemy w takich czasach, które są zagrożeniem dla życia, tego życia tak. W pojęciu duchowym, pojęciu takim, które jest promowane przez wydarzenia pro-life. To już nie chodzi o duchowym życia, które zgodnie z wiedzą biologiczną jest odpoczęcia. Tak, jest, to są czasy zagrożenia, czasy, gdzie dokonuje się masowo likwidacji istnień ludzkich, które dopiero co poczęły się. I to jest, niestety, tworzy się wtedy jakaś pustka duchowo-etyczna, bym tak powiedział, która także ma dalsze swoje później skutki. Księdza, czy możemy wyjaśnić internautom, bo nie wiem, mam takie wrażenie, że to sformułowanie jest trochę niekonkretne. Żyjemy w czasach zagrożenia życia, czyli co w tym momencie według księdza jest tym zagrożeniem takim najwyraźniejszym, takim, które my jako mieszkańcy Szczecina możemy zauważyć na co dzień? Znaczy, nie wiem, czy możemy zauważyć na co dzień, ale możemy zauważyć na co dzień pewne skutki, które są później w osłabieniu relacji międzyludzkich. Dzisiaj też rozmawialiśmy na temat ilości rozwodów u nas, na naszym terenie. To między innymi to są dalsze skutki tego, jeżeli się odżegnujemy od wartości życia, w jaki sposób nie jesteśmy w stanie podjąć tematu innych wartości i żyć tymi wartościami. Następuje pewna blokada, bo już na samym początku to, co jest tak ważne, wartość człowieka została podeptana, a więc następne wartości żyjemy jakimiś zamiennikami. To dzisiaj w dzisiejszym świecie mamy dużo różnych zamienników i żyjemy tymi zamiennikami, które nie dają szczęścia, a więc później no, okazuje się, że to jest jakiś jeden niewypał i skutkuje tym między innymi osłabieniem relacji międzyludzkich. Bo tutaj pewnie podchodząc do tego tematu tak bardzo wąsko, moglibyśmy powiedzieć, że to podeptanie wartości życia, o którym ksiądz mówi, to jest tylko w przypadku takim, kiedy dokonujemy aborcji. Domyślam się, że nie ma tylko tego ksiądz. Nie, to nie tylko chodzi o, jeżeli mówimy tutaj o wartości życia człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Polecam tutaj encyklikę świętego Jana Pawła II. Osoby, które nie są, nazwijmy to, kościelne, proszę się nie bać. Ona jest dla wszystkich i myślę, że takim mocnym przemyśleniem co do tej wartości. To jest podejście do człowieka jako takiego. Nie? To jest z jednej strony, mówimy, nikt nie ośmieli się uzależniać wartości życia człowieka chociażby od jego wzrostu. Czy mały, czy duży, niski, czy wysoki człowiek, nie? A jednak zabieramy tą wartość życia temu najmniejszemu, nie? Nikt nie ośmieli się zabierać, ograniczać, czy warunkować wartości życia co do wagi, bo ten, co więcej waży, ma więcej wartości życia od tego, co mniej. A mimo to odbieramy wartość życia temu, który jest tam mikrowaga przy poczęciu. Jedna z osób aborcyjnych rzuciła takie słowa, które stały się dla mnie bardzo mocnym jakimś takim przemyśleniem. Powiedział, nie rozmawiajmy o czymś, co jest mniejsze niż kropka na końcu zdania. Fakt. Człowiek u zarania swojego istnienia jest mniejszy niż kropka na końcu zdania. Dla mnie to zdanie, to od strony religijnej, to bym powiedział, Bóg mówi, kocham cię człowieku, od strony moralnej jest człowiek, nie? My wszyscy. Ale z drugiej strony dopuszcza ksiądz możliwość polemiki z osobami, które się z księdzem nie zgadzają. Ja powiem tak, no, polemika na zasadzie pewnego przekonywania, nie na zasadzie, tutaj nie ma kompromisu, nie? Bo kompromis byłby no, pójściem na to, że po części mają rację, po części mają rację i zawsze jest jakiś ale. Jestem za życiem, ale nie może być czegoś takiego. W ubiegłym tygodniu tutaj w naszym studiu gościem była pani Małgorzata Prokop-Paczkowska, która jest przewodniczącą partii Wiosna Roberta Biedronia w województwie, i tam padło takie sformułowanie, kiedy zakończy się piekło kobiet, bo partia Wiosna postuluje zakończenie piekła kobiet, i jednym ze sformułowań, które tutaj padło, było, że to piekło się zakończy, kiedy tabletka Dzień Po będzie szeroko dostępna i kiedy wreszcie kobiety w Polsce będą miały dostęp do kompletnej edukacji seksualnej. Jeżeli to jest piekło, to czymże
jest piekło tych kobiet, które są w ciąży w stanie błogosławionym, chociaż to jest tam błogosławiony, chyba jest nie na miejscu, skoro jest to dla nich przekleństwo, kiedy są opuszczone przez mężczyzn, ojców dzieci, kiedy są opuszczone przez rodziny, kiedy otoczenie jest takiego zdania jak ta pani i ma dla nich proste rozwiązania, już może na pigułkę po, już jest za późno, ale na inne środki wczesnoporonne nie. To jest dla nich, to jest piekło. Piekło przeżywania tego, że nie mają szans razem ze swoim dzieckiem. To jest piekło kobiet. Ja bym tutaj na ten temat bardziej porozmawiał. Jakoś nie słyszałem, żeby te środowiska stawały w obronie kobiet w ciąży. One robią wszystko, żeby te kobiety nie były w ciąży. Nie? W ciąży ich nie interesują. Proszę na mapie pokazać choć jedno miejsce, gdzie te kobiety w ciąży, które przeżywają piekło, mogą znaleźć bezpieczną przystań. Mówię o takie miejsce stworzone przez te środowiska. Nie ma takich miejsc. Z drugiej strony pewnie, gdyby tutaj był ktoś z tego środowiska, to mógłby powiedzieć, że no, są organizacje, które się interesują tylko kobietami, które są w ciąży, a kiedy już nie są w ciąży, to instytucje pomocowe się nimi nie interesują. Przepraszam. No, przykładem jest fundacja, którą prowadzę. Fundacja Małych Stópek. Zaznaczam, finansowana tylko i wyłącznie. To jest wyjątek w skali kraju. Tylko i wyłącznie z tego, co otrzymujemy od darczyńców, w większości uczestników chociażby Marszu dla Życia. I my się interesujemy kobietami, gdy już nie są w ciąży, ale żeby się interesować tymi kobietami, które już nie są w ciąży i dziecko jest urodzone, najpierw trzeba jakby się interesować nimi wtedy, kiedy jeszcze dziecko jest nieurodzone i ta pomoc po urodzeniu dziecka jest tak naprawdę no, trudniejsza chyba niż ta pomoc przed urodzeniem. Proszę księdza, jakie są owoce Marszu dla Życia tak z punktu widzenia tych 17 lat organizacji? No, i moich 11 lat w tym temacie. Jakie są owoce? Owocem na pewno jest to, co jest na marszu, wspólne wypowiedzenie się na wartości życia. To już jest wartość pewna. My jesteśmy razem, idziemy. I ten uśmiech tych osób i poczucie, że jesteśmy razem w temacie wartości życia, to już jest wartość. Wartością jest niewątpliwie jakiś przekaz społeczny, który idzie. O to dzisiaj też trzeba dbać. I wartością jest, to mogę powiedzieć tak już z perspektywy tych kilkunastu lat, to, że powstała taka Fundacja Małych Stópek. Nie tylko została zarejestrowana, ale ona funkcjonuje i realnie pomaga kobietom w trudnych sytuacjach. Nie tylko na terenie Szczecina, bardziej może w całej Polsce niż w Szczecinie. To ile ksiądz odebrał telefonu w środku nocy czasami z prośbą o pomoc? Znaczy, i to jakie to były sytuacje zazwyczaj? To są bardzo trudne sytuacje i jest ich bardzo dużo do tego stopnia, że ja, gdy już no, kładę się spać, to muszę telefon wyłączyć całkowicie, bo już nie mogę funkcjonować po tygodniach takich odbierania telefonów o 2-3 w nocy, bo też takie bywają, ale wcześniej... Jakie to były tematy? Tematy, jeżeli no to są różne tematy, bo jako ksiądz no, otrzymuję tematy nie tylko tutaj związane z tą moją profesją fundacyjną Małych Stópek, ale też i o charakterze takim duchowym przede wszystkim i różnego rodzaju porady, ale jeżeli chodzi o te tematy związane z życiem nienarodzonym, to są bardzo trudne telefony, nie tylko odebrane, bo powiem tak, ja tu odbieram telefony i one mnie nakierowują dopiero na pewne osoby i te rozmowy nocne są bardzo trudne, długie i niestety nieraz nie kończą się jakby no, takim efektem, że mogę udzielić pomocy, gdzieś się rozmowa urywa. No to może księdza też sobie myślę, że gdyby ta edukacja seksualna, o której pani Prokop-Paczkowska mówiła, była na lepszym poziomie, to może ksiądz nie musiałby przekonywać tak dużej ilości młodych ludzi, żeby na przykład nie rozważali aborcji? Powiem tak, edukacja seksualna, czyli no, w tym zamyśle ta edukacja, która ma nie dopuszczać do takiego stanu, że kobieta jest w ciąży, młoda osoba jest w ciąży i chce dokonać aborcji. Przykład Wielkiej Brytanii pokazuje jedno, że wraz z edukacją seksualną wcale się nie zmniejszyły, wręcz przeciwnie, ilość aborcji się zwiększyła. Nie? Także no, powiem tak, to
nie jest na pewno sposób na to, żeby... No to zabrzmiało tak, że jakby edukacja seksualna miała rozbudzać w młodych ludziach nie wiem, pewną porządliwość jeszcze. Może nie, chyba docelowo to miało być coś odwrotnego. Nie wiem, czy to... Znaczy nie. Znaczy ja powiem tak, jak to działa. Jak to działa, że w każdym razie może i to rozbudza. Nie wiem, czy to tak działa, ale w każdym razie no, dane z Wielkiej Brytanii wskazują na to, że to poszło w całkiem drugą stronę. Ja bym po prostu tutaj bardziej bym położył nacisk na odpowiedzialność przede wszystkim mężczyzn, nie? Bo to jest, no, to jest sytuacja, która jest tragiczna w momencie, kiedy ojciec dziecka odżegnuje się od ojcostwa. Ale dzwoni do księdza, proszę księdza, hipotetycznie, dzwoni do księdza 17-latka no i mówi, że no jest w ciąży, stało się. I jak ksiądz przekonuje ją, że tak, to jest stan błogosławiony, kiedy ona myśli, że to jest tragedia jej życia właśnie? Powiem tak, generalnie to też tak się nie odbywa, że to dzwoni 17-latka. To trochę w innym... Sytuacja w innym, hipotetyczna. No, rozumiem, oczywiście. Nie? Powiem tak, w takiej sytuacji jest najtrudniej, bo łatwiej jest, jeżeli już jest osoba samodzielna. 17-latka nie jest samodzielna. 17-latka jest dana na przede wszystkim na rodziców. I tak naprawdę, jeżeli można powiedzieć, w tej sytuacji to nie tyle przekonywanie ją, co przekonywanie rodziców jest właściwą drogą. Nie? I proszę mi wierzyć, że ta 17-latka, jeżeli tylko znajdzie właściwe oparcie w rodzicach, a być może i w ojcu dziecka, potrafi w bardzo krótkim czasie diametralnie zmienić swoje nastawienie do stanu, w którym jest. Nie? I z dziewczyny, która jest załamana, która widzi w tym przekleństwo, która nie widzi żadnych perspektyw, naprawdę po kilkunastu dniach staje się rozpromieniona i ona, dla niej wszystko jest jasne. To wiele takich sytuacji, które przeżyłem. Nie? I powiem tak, no, ale to jest bardzo trudne, bo tutaj to nie jest tylko kwestia docierania do niej. To mówię, ale... ksiądz zupełnie z takiej innej perspektywy, niż na przykład gdybyśmy mieli tutaj kogoś z strony lewicowej albo ze strony bardziej postępowej, jak to niektórzy pewnie myślą, to mielibyśmy zupełnie inną opinię. Tak, z pewnością. Myślę, że uszczęśliwienie tej 17-latki byłoby dla nich przepisem na to uszczęśliwienie, wysłanie jej na jak najszybsze pozbycie się nienarodzonego jeszcze dzieciątka. Zostało nam kilka minut do końca, żeby nie było, że tylko będziemy rozmawiali na temat dotyczący Marszu dla Życia, bo ksiądz ma dość wyraźną opinię na temat protestu nauczycieli na przykład. Bo ja przyjrzałem sobie facebookowy profil księdza, no to ksiądz raczej pod urzędem wojewódzkim dzisiaj nie stał razem z protestującymi nauczycielami. Raczej też nie wziął udziału w spacerze nauczycielskim w ubiegłym tygodniu. Powiem tak, zdecydowanie tutaj nie ma co mówić, jeżeli chodzi o płace nauczycieli. Nie? One były i teraz są naprawdę na niewłaściwym poziomie. Zdecydowanie. To nawet nie ma co mówić. Tylko są dwie sprawy. Myślę, że każdy jakiś taki obserwujący życie polityczne widzi, jaka jest rola w nim pana Broniarza, szefa ZNP. Jeżeli sobie zada pytanie, kiedy były strajki ZNP, podaję 26 lat temu, pamiętam, że byłem przed seminarium, 93 rok, zarządów PiSu. Nie było w innych terminach, były tylko takie tam pogróżki i tyle, nie? Myślę, że część nauczycieli... No to przecież tyle osób by się dało zmanipulować. Nie, ja absolutnie, ja sądzę, bo tak. Ja rozmawiam z politykami tak. PiSu i oni mi mówią, że tyle osób dało się zmanipulować, nie. To ja myślę, że dzieci nasze myślę, że większość nauczycieli dobrze sobie zdawała sprawę, w jaki klimat polityczny wchodzi. To jest tylko sprawa. I powiem tak, i to moim zdaniem jest niewłaściwe. Czy ma ocenę tylko polityczną tego protestu, czy jakąś szerszą? Powiem tak, w wykonaniu pana Broniarza ZNP to jest, no powiem tak, no trzeba być naprawdę na te sprawy jakby trochę ślepy, żeby nie widzieć tego kontekstu bardzo mocno politycznego, wpisanego przed wyborami, przede wszystkim tutaj istniejącymi, wpisanego, bym powiedział, w takie, a nie uderzenie w PiS i tak dalej. No, to jest dla mnie oczywiste i myślę, że jeżeli ktoś mówi inaczej, to po prostu naprawdę ma bardzo nikłe pojęcie o tym, co się dzieje. Katecheci nie protestują, rozumiem? Katecheci nie protestują? Katecheci nie, księża też nie. Znaczy, powiem tak, nie protestują. Są tacy, którzy protestują, chociaż ja... U nas chyba w archidiecezji się jeden chyba zdarzył, to został przez księdza mocno skrytykowany na Facebooku. Tak, bardzo mocno, bo
wyszedł na odważnego i mądrego, a wszyscy inni no, z tego wynika, że są tchórzliwi i głupi. Nie? No, trzeba mieć tak, trochę takie rozeznanie też, bym chciał tutaj jako ksiądz nie tylko patrzeć tak przez pryzmat polityczne, ale rozeznanie duchowe i jakie tego konsekwencje będą. Nie? Także co do strajku nauczycieli jestem jak najbardziej za tak, ale nie w takiej formie. Zresztą to jest jakieś przekleństwem nauczycieli, że nie mają swoich związków zawodowych. Mają lewicowe, trochę prawicowych, ale nie mają swoich. Nie? I to ciągle będzie, jeżeli nie będzie takich związków, które będą niezależnie od prawicy, co od lewicy, zawsze to będzie takie z kontekstem, bardzo mocnym kontekstem politycznym. Widzę, że czas nam się powoli zbliża do końca, więc ostatni już wanter. Dzisiaj na sesji Rady Miasta podnoszony był temat promocji Marszu dla Życia przez magistrat. Jest ksiądz rozczarowany tym, że miasto no, coś się angażuje, ale chyba mniej niż w latach ubiegłych. Powiem tak, no trzeba spojrzeć na to przez z kolei pryzmat radnych, którzy zasiadają, no, mają takie, a nie inne ujęcie do wartości życia, więc tutaj no, popieranie czegoś, co jest opowiedzenie się od poczęcia do naturalnej śmierci, gdzie jest odrzucenie nie tylko aborcji z powodów eugenicznych, a więc tych, gdzie są przewidywane lub też faktycznie chore dzieci nienarodzone, lub też jest odrzucenie metody in vitro jako niemoralnej, uderzającej samorząd raczej się ideologią nie zajmuje w taki wyraźny sposób. No nie, no ale to jest niestety, bym powiedział, to jest dalsza pochodna podejścia do tych spraw. No i ja przyznam się, że no, temu się wcale się nie dziwię, naprawdę się nie dziwię, bo jeżeli nawet no, prezydent Krzysztof idzie na taki bardzo, bardzo mały, malutki kompromis, który dla mnie jest jak niewielka dziura w tamie, czyli ta możliwość na końcu... Spodziewałem się bardziej radykalnej opinii po księdzu odnośnie tej małej dziury w tamie, o której ksiądz mówi. Ale mała dziura w tamie jest katastrofą dla tamy. To jest, no myślę, że jak ktoś wie, jak to jest zbudowane i jak działa woda, to po prostu bardzo szybko z tej małej dziury się zrobi. Czy myślałem, że to jest nieradykalna opinia, to jest jednak dość radykalna opinia. Tak. Tak, znaczy mówię radykalna opinia, ta dziura w tamie. Tak? Znaczy mówimy, żeby no. Nie było, że tak metaforami sobie cały czas rzucam. Chodzi o in vitro i o to, że miasto będzie wspierało w niewielkim stopniu. W niewielkim stopniu, ale to niewielkie jest bardzo groźne. No to po prostu nie można powiedzieć sobie tak, a to jest tylko takie niewielkie. To znów nawiążę do tego, że do tych wszystkich, którzy mówią, jesteśmy za życiem, ale, nie? Te ale, proszę mi wierzyć, w tym ale można umieścić każde uśmiercenie narodzonego człowieka. Czyli sugeruje ksiądz, żebyśmy powiedzieli to jasno, że prezydent Krzysztof podryfował w stronę lewicową. Tak. Może lewicowa, nie nazwa to lewicowa, liberalna, no w każdym razie odejście od wartości życia człowieka. Niewątpliwie. To dla mnie to jest oczywiste, nie? Myślę, że dla każdego, kto naprawdę zna procedurę in vitro, bo my nie znamy tych procedur. Ja rozmawiam z rodzicami, którzy podjęli procedurę in vitro i jestem zadziwiony, że podejmują procedurę i nie mają pojęcia, jak to naprawdę przebiega i na czym polega i dlaczego Kościół mówi nie. Mówi nie dlatego, bo tak, a nie inaczej nauka, wiedza mówi na temat tego, co się dzieje w procedurze in vitro z poczętymi dziećmi. Marsz dla życia w niedzielę. Tak, godzina 15, jest najboniec pod pomnika figury Jana Pawła II. Ruszamy przez miasto, w stronę katedry. Tam ci, którzy jeszcze nie uczestniczyli, a mają taki plan, to Eucharystia w katedrze, podjęcie duchowe adopcji dziecka poczętego, więc można powiedzieć, że to jest cały już taki wierzchołek piramidy pro-life. Ksiądz Tomasz Kancelarczyk we wtorek był gościem programu Studio w Szczecinie.pl. Bardzo dziękuję, proszę księdza. Tymczasem nasze spotkanie wtorkowe powoli zbliża się do końca. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jednocześnie zachęcam do bieżącego, jak zawsze, śledzenia portalu w Szczecinie.pl. I ja Was także zachęcam do naszych kolejnych wtorkowych spotkań, ale te nastąpią dopiero po majówce. A więc odpoczywajcie, trzymajcie się ciepło. Michał Kaczmarek, dobrej nocy.